Cześć. Dzisiejszą wycieczkę na Zawrat zaczynamy z parkingu w Brzezinach. Idziemy przez Dolinę Suchej Wody, gdzie napotykamy takie ciekawe kopczyki. Na początku podążamy szlakiem czarnym w kierunku psiej trawki. Dojście na psią trawkę od parkingu zajmuje około 40 minut. My natomiast idziemy dalej czarnym szlakiem w kierunku schroniska Murowaniec. Niecałe 2 godziny od wyjścia jesteśmy przy Murowańcu. Tutaj czeka nas chwilowy odpoczynek na posiłek. Przy wejściu do tego schroniska na hali gąsienicowej znajduje się tablica upamiętniająca Adama Asnyka. Ciekawostką jest to, że początkowo miała ona się znajdować przy Morskim Oku, ale ostatecznie w 1929 roku została umieszczona na Murowańcu. Następnie wchodzimy w szlak niebieski przez Dolinę Gąsienicową. Pniemy się wyżej łatwym szlakiem zbudowanym z kamieni, podziwiając piękne widoki. Po pół godzinie od wyjścia z Murowańca jesteśmy już nad czarnym stawem gąsienicowym, gdzie napotykamy tłumy ludzi, bo jest to niezwykle urokliwy staw, a pogoda w dniu dzisiejszym jest wyśmienita. Po podziwianiu widoków wybieramy ścieżkę po lewej stronie i idziemy cały czas niebieskim szlakiem. Zaczynają się przewyższenia, gdyż w niecałe 2 godziny musimy pokonać 600 metrów. My wspomagamy się kijami. Osobiście uważam, że kije są pomocne. Pomagają na kręgosłup, też odciążają stawy. Także ja staram się z nich korzystać, szczególnie przy podejściach. Jesteśmy już prawie na wysokości 1800 metrów, gdyż mijamy zmarzły staw. Wspinamy się cały czas niebieskim szlakiem i zakładamy kaski z uwagi na luźne kamienie. A tam są ci ludzie, zaczynają się łańcuchy. Podążamy zawratowym żlebem, także przewyższenie jest już nieco większe. Tu
tutaj zaczynamy już przygodę z łańcuchami. Nie jest to jakieś specjalnie skomplikowane, jeśli ktoś wcześniej już chodził na łańcuchach. Natomiast w tym dniu jest wielu turystów, przez co tworzą się kolejki, przymusowe postoje i trzeba czekać, żeby wspiąć się wyżej. Po niecałych 2 godzinach od wyjścia z Czarnego Stawu Kąsienicowego jesteśmy już na przełęczy Zawrot. Podziwiając widoki możemy dostrzec zadni staw, a także ze strony słowackiej na przykład Krywań. Ale pięknie. Ścieżka opadająca w dół, którą widać po mojej lewej stronie, jest to nasze zejście do Doliny 5 Stawów Polskich.
Nieco ponad godzinę od zejścia podziwiamy Wielki Staw Polski. Przy schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich wybieramy czarny szlak i schodzimy w kierunku Doliny Roztoki. Po lewej stronie podziwiamy widoki na Orlą Perć i Grań Wołoszyna. Zielony szlak wiodący przez Dolinę Roztoki jest niezwykle urokliwy. Oprócz pięknego lasu możemy także podziwiać potok Roztoka. Następnie cały czas zielonym szlakiem schodzimy do wodogrzmotów Mickiewicza. Końcowy etap naszej wycieczki to wejście w Szlak Czerwony do Palenicy Białczańskiej. Tutaj czeka nas tylko kilkukilometrowy asfalt, dlatego opuszczę ten etap na nagraniu. Jeśli podobała Wam się taka wycieczka, dajcie lajka, suba kanału i do zobaczenia na następnej wycieczce.